Różana, kuźma, zajebista, serczatela, princesa. Say boy, styki na nyk. Say boy, harda Polaczka. Harda Polaczka. Piekiełe, zacina. Co? Dostałam tego trochę od was jeszcze. Dokładnie tego nie czytałam, zrobiłam tylko screenshoty, ale jedno pytanie mi mignęło i muszę powiedzieć, że się zszokowałam. Tylko gdzie to dziadostwo jest? Niech ja teraz poszukam. Najpierw pomyślałam, że to jest jakiś prank, bo zobaczyłam to pytanie i takie to pytanie. Whatever. Jaki bydlak śmierdziel pająk. O Jezu, stracił. Dobra, zobaczyłam to pytanie i... Jocia? I sobie później nie, pewnie ktoś podpierdali mu zdjęcia i jakieś fake konto, tak jakieś tam podpuszczania, pizdy, nie? Wchodzę. Ale, postarał się. Nie wiem, czy poprosił kogoś, czy tak ostatnio dobrze tłumaczy Google, bo ładnie przetłumaczyło. Proszę, powiedz mi dobre strony twojego męża. Dziajocia, korewa anata to dame. Demo sybe deko tega porandugo. Być. Dobra. Słuchajcie, więc odpowiem dla waszej ciekawości, dla ciekawości Jocia, no tylko on będzie miał pracę domową, żeby to sobie przetłumaczyć, więc dobre strony mojego Jociana. Nie no, żartuję. Jocian to jest taka człowiek poduszka, człowiek kulka i on jest do przytulania bardzo mocno taki okrągły. On jest w ogóle taki dobry chłop. Tak, można tak wręcz użyć słowa poczciwy, poczciwa chłopina, ale w takim bardzo dobrym, oczywiście, sensie tego słowa. To jest taki do olany przyłóż facet. Oczywiście ma swoje wady, jak na przykład bardzo podobno do mnie, że się też szybko denerwuje, ale też szybko gaśnie, więc bardzo podobnie do mnie, chociaż ja trochę dłużej. No i właśnie on na początku było z tym dosyć problem, a później nauczył, że ja jestem po prostu uzurpatorem, szatanem największym na świecie. Jak ja się wkurwię, to jest morda, po prostu idzie tak i jest kurde wojna i w ogóle po prostu spierdalajmy, nie? On się nauczył i on się już nauczył, że mnie trzeba wtedy uspokajać. Więc to jest też taki właśnie, to jest jego fajna cecha, że on umie mnie wyciszyć, umie mnie uspokoić, a do tego jest naprawdę bardzo ciepłym człowiekiem. Mimo że dla wielu zagraniczników, ludzi zachodu, Japończycy wydają się osobami zimnymi, zachowującymi się zupełnie inaczej niż są stereotypowe zachowania, czy takie nauczone wręcz w rodzinach europejskich czy amerykańskich jakieś przejawy miłości, no to Jocian jest w ogóle, tak mówię, poduszką właśnie, że do niego można się przytulić i jest zajebiście pogadać i to jest naprawdę fajna rzecz. Jeszcze jedną rzeczą, którą bardzo lubię w nim, jest poczucie humoru, bo to jest say boy, styki na nyk. Say boy. Tak, chłopak z Kansai, a wiadomo, Kansajczycy to jest kurwa moje pipole. Moje pipole to są. No i Jocian jest takim pipolem moim. I po prostu beka. To jest beka, wieczna beka, ale też bekę, którą jeśli ktoś zna humor japoński, jeśli ktoś go rozumie i kogoś śmieszy, to będzie po prostu okej, kurwa. Ale w ogóle on jest taki bardzo mój typ pythonowy, z nim naprawdę można się wychichrać i to jest takie super. I w ogóle, że my, jeszcze fajną rzecz, którą my mamy, że w nas nie umarły dzieci.
że my umiemy być bardzo poważni i tam robić robotę tak zwaną, ale potem, nie wiem, umiemy wziąć, no słuchajcie, seryjny przykład, wziąć się za rączki, skakać w kokojenie i śpiewać. No, tak to u nas jest w rodzinie. Więc to bardzo lubię, więc jest fajnie, jest po prostu fajny człowiek, widzicie, nas będzie, ja mówię, u mnie tak jest, jak ja szczękę otworzy, to szczęka idzie i szczęka gada i on trzeba przymknąć, a się nie da. Dobra. Czy też czasem dopada cię zniechęcenie? Jak cesarzowo złota sobie z nim radzisz? Ja chyba się urodziłam ze zniechęceniem, ale oczywiście, ja myślę, że każdego dopada. Ja w ogóle, ja bym takie marzenie nowe, żeby po prostu... Przepraszam, bo to jest słopika straszne. Żyć w łóżku. Albo już pójść spać i już spać. W ogóle, no... Ja jestem ciągle zmęczona. No i tak. No ja sobie z nim, no nie powiedziałabym, że mam jakieś złote rady. Ja sobie z nim, nie wiem czy radzę. Staram się przede wszystkim ze względu na dużą ilość pracy, jeśli chodzi o zwykłą taką pracę tutaj ze sklepem i tak dalej, z YouTube'em, czy właśnie taką pracę około dzieciową, no bo to mu kaczek się sam nie wychowa, nie nakarmi jeszcze, więc no to jakby po prostu tak też fizycznie, wiecie, wycięcza i też to wpływa na psychikę ze względu na to, że nie ma czasu, a właśnie przykładowo tutaj chciał zacząć urządzać, a tu coś trzeba, nie, bo tę kasę trzeba na coś innego odłożyć, a do tego, bo ja bym chciała poczytać książkę, ale nie marnuj czasu na czytanie książki, bo trzeba zrobić, popakować, poprzykleić to, trzeba odpisać na maile, czy też trzeba nagrać nowy odcinek. Więc tutaj wchodzi taki aspekt trochę siadania na morale, że chcesz odpocząć, zrelaksować się, a tego właśnie z taką książką, wiecie, jak to się mówi, właśnie jesień, jakaś kawusia, prawda, kakao, herbatka, czy grzaniec, kocyk i poleżeć. Wow, marzenie. Więc to trochę siada i to teraz jakby jest moim tym zniechęcaczem największym, ale z drugiej strony często mam tak, że ja już skrobię ten czas jakiś taki dla siebie, chociaż godzinkę i przykładowo znajdę jakąś taką ciekawostkę niesamowitą, to ona umie mnie tak podbudować niesamowicie. Nie wiem, jak to działa. Albo po prostu spacer, taki wiecie, reset. Mamy, tak mówiłam, ten zajebisty wielki park i jak pójdziemy do niego, to po prostu wiecie, ta natura wysysa całe zło ze mnie i to jest taki fajny odpoczynek, usiąść sobie tam gdzieś na ławeczkę, pogrzać kości, wypić pićku, pooglądać jak tam dzieciaki z rodzicami biegają, jak tam dziadkowie sobie spacerują z piskami, później pójść w chaszcze i pooglądać chaszcze i poszukać jokajków. Pomodlić się właśnie w jakiej właśnie w dzień i to takie coś. To na mnie tak, wiesz, wpływa restartująco. Natura to jednak jest błogosławieństwo, dlatego ja cierpię, bo to już wszystko tylko zaczyna ziwa z drzew spadać i robi się źle. Czy załapałaś się do ery zbierania karteczek z na przykład Tytanika, a ja chciałam przeczytać Tytanica. Ja myślę, że co to jest Tytanica? Ja nie znam takiej bajki Tytanica. To jakaś Tytanica wielka. Z Tytanika lub księżniczek, pewnie z Księżyca? Tak? Czy coś tam było? Tutaj nie mogę otworzyć, bo to jest screenshot. Tak, w ogóle u mnie to była podstawówka. Były Spice Girls, był Titanic. Ja nienawidziałam Spice Girls i nie rozumiałam kompletnie całego tego boomu na Spice Girls. To mi w ogóle jakby te melodie, to wszystkie piosenki nie wchodziły w głowę. Ale tak, miałam... chyba z Disneya była też różna karteczka, ale pamiętam, miałam swój skoroszyt, tak, bo to tak się nazywało. W skoroszycie oczywiście karteczki różne i największa waga złota to były te karteczki, bo były dwa rodzaje, tak jakby tylko z obrazkiem, że w ogóle nie można na nich wpisać, bo jest tak mocno nadrukowane, a inne takie jakby lekko nadrukowane i tak widać tą kratkę i można na tym pisać. I
I oczywiście największą ceną były i najlepsze były te całe zadrukowane i tak i się wymieniało, kupowało się jakiś zestaw karteczek i dobra ci tam to za to. Do jakie kraje oprócz Italii chciałabyś odwiedzić? Co? Ale tak, do jakich krajów? Jakie kraje oprócz Italii chciałabyś odwiedzić? Żadne. Chciałabym pojechać jeszcze na Hawaje, ale to tylko, żeby dupę powygrzewać i porobić ładne zdjęcia i to tyle. Ale tak to nie. Ja nie lubię podróżować bardzo. Czy pokazałabyś kiedyś swoje prace artystyczne na kanale? Na przykład jeden film poświęcony jakiejś pracy lub paru historii, jaka z niej? Raczej nie, dlatego że po pierwsze ja wolę, żeby moja sztuka mówiła sama za siebie, a po drugie moja sztuka, czy się komuś podoba, czy nie, ale za nią są pewne historie, o których ja nie będę mówić po prostu nikomu. Dlatego, że u mnie sztuka powstawała no, za dużymi impulsami emocjonalnymi, kryje się za nią w bardzo wiele bardzo ciężkich przeżyć dla serca, dla umysłu, więc ja myślę, że wiele z was by po prostu padło, jakby usłyszała coś, siedzi za tą muzyką, za tymi zdjęciami, za niektórymi z moich obrazów. No bo to nie jest słodkie ciasteczko. Raczej bardzo gorzki, spalony chleb. Cesarzowo, czy odwiedził ciebie w twoim pałacu jakiś yokaj duch? No nie, tutaj jest tak spokojnie, a to dziwne, bo to jest tak dużo natury, że powinno coś wyskoczyć. No nie, jest tak spokojnie. Ja mówię, ja chyba straciłam już po prostu moce, może przeszły na tą mokaczkę. Kolejne, kim chciałaś być, jak byłaś mała? Ja chyba mówiłam już tą historię, a powiem jeszcze raz. Niech to będzie taki piękny finał tego odcinka. Jak byłam mała i siedziałam chyba u mojej babci i była moja babcia, moja mama i ja się coś tam bawiłam i któraś z nich zapytała się: Emi, a kim chcesz być, jak będziesz duża? A ja na to radośnie: emerytką. No cóż, nic się nie zmieniło, nadal chcę być emerytką, ale teraz pytanie, dlaczego emerytką, nie księżniczką, nie lekarką, nie piosenkarką, nie, piosenkarka była później. Czemu emerytką? Dlatego, że ja bardzo często chorowałam i wtedy opiekowała się mną babcia i byłam dużo razy u babci. Czy też na wakacje zostawałam u babci, bo mama nie mogła tam się mną zająć, było do pracy, więc zostawiałam u babci i babcia prowadziła właśnie taki emerytkowy tryb wspaniałego życia, który ja sekretnie podziwiałam, bo to było wstawanie, ona sobie rano robiła kawę, robiła mi śniadanie, oczywiście włączała swoje te radio, jakieś piosenki najpierw, później dopiero było Radio Maryja, najpierw jakieś piosenki. Ubierałyśmy się i szłyśmy, słuchajcie, na bazar. Na bazar! I to chyba właśnie dlatego, jak ten Book of Bazar ja tak kocham, bo to bazar. I ona tam, wiecie, bo to była taka harda Polaczka. Harda palaczka, która jak szła na bazar, to kupowała chyba 4 czy 5 kartonów papierosów. Tak. Od ruskich to się tak mówiło. A ja tam zawsze wybierałam, a może spineczkę, a to sobie jakąś sukieneczkę, a tutaj jakiś lizaczek i tak dalej. A później też szłyśmy na szmateksy. To właśnie ona nauczyła mnie też szmateksów. No. I tak dla mnie tak się utrwaliło w głowie, że życie emerytki to są zakupy, to są papierosy. Nie, no żartuję, papierosów nigdy nie paliłam. Znaczy, miałam chyba epizod w gimnazjum, taki dla szpanu, ale to tyle, ale to niespaczny chuj. No, ale ogólnie rzecz biorąc, więc tak mi się utrwaliło, że życie emerytki to jest tak,
rozrywki, słuchanie muzyki, oglądanie telenowel, tak, bo też było dute, shoppingi, ciuchy, bazar, boko bazar, nie? No i takie, można powiedzieć, moje ukochane życie na odbycie, więc tak mi się tu utrwaliło, ja tak stwierdziłam. I powiem wam, że minęło już tyle lat, a ja mi się nadal to zmieniło, ja nadal chcę być emerytką, ale już bliżej niż dalej. No i właśnie oto tym akcentem zakończmy to dawno niewidziane Q&A na moim koncercie, chciałam powiedzieć. Na moim koncercie jestem tu, robię to, co chcę, sobą dzielę się, nie, już nie płaczę, tak to ja. No i takie to byłyby buty. No i idę. Nie, nie widzisz życie emerytki, dokoła naklejać na nowe te nowostki, bo przyszło jakie wczoraj, przyszły te żele do mycia dupy, taki jest ten z rozarium. To, ja myślałam, że te maski z rozarium tak zajebiście pachną, a to kuziwa jeszcze. Ja wam podkradnę jedno i też sobie muszę dupską myć, tym będę chodzić taka różana, kuziwa zajebista, serczatella princesa. Różana, kwiatkówna. No, więc widzimy się już niebawem, wbijajcie na Łapi Sapi, już niedługo też zaczynamy o wiele wcześniej niż wszyscy, aha, bitches, Black Friday, szykuje ta się, no to się szykuj tam, bo będzie grubo na Łapi Sapi, no i też będą, są duże zmiany i będą jeszcze większe zmiany na Łapi Sapi, więc pewnie paczki, które dostaniecie, jeszcze więcej wam sprawiły radości, ale to ci, to jeszcze sekretnik. Jeszcze sekretnik. Więc wbijajcie koniecznie, wspierajcie nas, no i oczywiście mówcie o moim kanale swoim znajomym, aby pomorwików było coraz więcej. No widzimy się już niebawem na kanale. Dzień dobry,